zaprasza na program. W tym roku dwie piłki na licytację. Jedna z podpisami całej naszej złotej drużyny siatkarzy z Mistrzostw Świata. Druga z podpisem Marcina Gortata. Zapraszam serdecznie. Fajna zabawa, ale przede wszystkim to, że Łódź zyskuje bardzo dużo na tych działaniach i na środkach, które pozyskujemy w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szereg bardzo potrzebnych dla nas sprzętów w szpitalach, w związku z czym zapraszam serdecznie wszystkich łodzian. Ja przygotowałem wraz z Adamem Krzczotem wspólny trening. To nasz multimedalista, można już tak określić. Razem zapraszamy na wspólny trening. Adam Krzczot przekaże tajniki swojego treningu, jak osiągać wysokie wyniki sportowe, ale też taka miła niespodzianka, to będzie wspólny bieg, zmierzenie czasu. Tomasz Strela, Adam Krzczot i osoba, która wylicytuje. Moja cena wywoławcza to 700 zł, ale myślę, że na trening z mistrzem 700 zł to naprawdę jest symbol, bo wiemy, że każda złotówka trafia na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a tych złotówek chcemy uzbierać jak najwięcej. W Teatrze Pinokio, zwiedzając teatr od kulis, czyli będzie można pójść tam, gdzie normalny widz na co dzień nie ma wstępu. Oprócz tego osoba, która wylicytuje wycieczkę po Teatrze Pinokio, będzie mogła zaprosić 5 dodatkowych osób. Warsztaty będą polegały na nauce tworzenia lalek teatralnych, na opanowaniu technik posługiwania się lalkami. Oprócz tego będzie można wziąć również w czasie ferii zimowych udział w 2-tygodniowych warsztatach filmowych, również przygotowanych przez Teatr Pinokio. I to nie przypadek, że dzisiaj takich pamiątek jest wiele. Wśród kilku gadżetów z Mistrzostw Świata ja proponuję jeszcze również dodatkowo podkoszulkę podpisaną osobiście przez trenera naszej reprezentacji Stefana Antigę. Mam nadzieję, że ta cena wywoławcza, którą zaproponuję, 100 zł, będzie wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie przebita, tak jak w poprzednich latach, bo przecież najważniejsze jest cel, na jaki przeznaczane są te środki. Także zachęcam do licytacji tych pamiątek z Mistrzostw Świata, które odbyły się również w Łodzi, a wszyscy wiemy o tym, że Łódź przygotowała się do tych mistrzostw świetnie i została dobrze zapamiętana.